Ewangelia Jana, rozdział 12, część 2. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba. I uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Jezus bał się śmierci i kiedy ona się zbliżała, ten strach w nim narastał, ale wiedział, że przyszedł po to, aby umrzeć za nasze grzechy. Dlatego nie prosił Ojca, aby go uratował i chciał oddać mu chwałę, chciał go uwielbić. A Ojciec odezwał się wtedy z nieba, podobnie jak kiedy zaczynał swoją działalność, kiedy przyjmował chrzest nad Jordanem. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Jezus odpowiadając rzekł, nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was. Bóg odezwał się, aby więcej ludzi uwierzyło w Jezusa, aby go jeszcze bardziej uwiarygodnić. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Od kiedy Jezus złożył ofiarę za nasze grzechy, żaden człowiek nie musi być pod panowaniem szatana, chyba że sam tego chce. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Ale lud mu odpowiedział, słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki. Jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy? Żydzi opierali się tutaj na księdze Daniela, gdzie jest mowa o Synu Człowieczym, którego władza jest wieczna. Skoro jest wieczna, no to nie może być ten Syn Człowieczy wywyższony. Do tej pory Żydzi utożsamiali Syna Człowieczego z Księgi Daniela z Mesjaszem. Teraz zaczęło im się coś nie zgadzać. Na to rzekł im Jezus, jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedłszy, ukrył się przed nimi. Jezus nazywał siebie światłością świata. Dopóki był na ziemi, dopóki dokonywał cudów, dopóki nauczał, ludzie mogli w Niego wierzyć i wzywał ich do tego, bo jeżeli nie uwierzą, to idą na potępienie i nawet o tym nie wiedzą. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego. Aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział, Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? Niewielu Żydów uznało Jezusa za Mesjasza, tak jak to zapowiedział prorok Izajasz kilkaset lat wcześniej. Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz, zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym i żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Jezus chciał, żeby ludzie w Niego wierzyli, ale kiedy ukazywał swoje cuda i mówił swoje nauki, to ludzie zatwardzali swoje serca, nie chcieli, żeby ich uzdrowił. Mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Z tych, którzy uwierzyli, wielu nie przyznawało się do tego, zwłaszcza ci ludzie, którzy mieli wysoką pozycję społeczną, którzy mieli więcej do stracenia. Ci woleli się z tym kryć. A Jezus
zawołał donośnym głosem: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Jeszcze raz Jezus stwierdził swoją równość z Ojcem. Kto Jego widzi, widzi Ojca, kto Jego słyszy, kto w Niego wierzy, wierzy w Ojca. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Jezus jest najwyższą prawdą. Ten, kto wierzy w Jezusa, ma do niej dostęp i nikt inny. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Posłuszeństwo słowom Jezusa nie jest konieczne do tego, żeby być zbawionym. Konieczna jest wiara. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Ci, którzy pogardzają Jezusem, którzy odrzucają Go, będą sądzeni w dniu ostatecznym i zostaną potępieni. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Jeszcze raz Jezus twierdził, że jest wysłannikiem Ojca, jest wysłannikiem Boga i przekazał dokładnie to, co Ojciec mu dał do przekazania. I w tych Jego naukach jest życie wieczne. Jesteś wspaniałością mą, jesteś wspaniałością mą. Panie, pragnę kochać Cię, Panie, pragnę kochać Cię. Panie, pragnę kochać Cię, Panie, pragnę kochać Cię. Coraz mocniej z dnia na dzień, coraz mocniej z dnia na dzień. Jesteś wspaniałością mą, jesteś wspaniałością mą. Panie, pragnę kochać Cię, Panie. Panie, pragnę kochać Cię, coraz mocniej z dnia na dzień, coraz mocniej z dnia na dzień. Jesteś wspaniałością.